W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Szwajcarii, do miejscowości Lugano. Lugano jest największym miastem w południowo-wschodniej Szwajcarii, we włoskojęzycznym i faktycznie w większości lombardskojęzycznym kantonie Ticino, graniczącym z Włochami. Ze względu na malowniczy krajobraz i łagodny klimat, Lugano jest od dawna znanym kurortem oraz ważnym ośrodkiem turystycznym. A tutejsze kasyno posiada jak jedno z siedmiu w Szwajcarii koncesję klasy A. Jako największe włoskojęzyczne miasto poza Włochami, Lugano jest centrum oświaty, kultury i nauki tej grupy językowej. Miasto jest malowniczo położone na południu od głównego grzebienia Alp i ujścia strumienia Casarate do jeziora Lago di Lugano na jego zachodnim brzegu. Miasto i jezioro leżą w niecce między masywami trzech gór Monte Bre 925 metrów nad poziomem morza na wschodzie, Monte San Salvatore 912 metrów nad poziomem morza na południu oraz Sikinola 1314 metrów nad poziomem morza, którego szczyt Balcone d'Italia znajduje się na włoskim terytorium na południowym wschodzie, na przeciwległym brzegu jeziora. Nazwa miasta pochodzi najprawdopodobniej od łacińskiego lucus, oznaczającego święty las. Wedle innej interpretacji nazwa wywodzi się od celtyckiego bóstwa Luc, patrona wód. Herb miasta pokazuje na czerwonym tle srebrzysty krzyż dzielący go na cztery pola. W nich widnieją cztery pierwsze litery nazwy miasta. Najstarszy zachowany herb tej formy pochodzi z 1588 roku i znajduje się na dokumencie wystawionym przez starostę Lugano, Sebastiana von Berolingen, pochodzącego pierwotnie z kantonu Uri. Dokument ten można obejrzeć w muzeum w Altortwie. Najstarsze historyczne wzmianki o istnieniu Lugano pochodzą z lat 815-875. Z których zachowanych odpisów wynika, że w roku 724 naszej ery król Liutprand darował wówczas Lugano kościołowi San Corpoforo w Como. Znaleziska archeologiczne dowodzą jednak, iż już 1000 lat przed naszą erą mieszkali na tym terenie Lepantojczycy, będący ludem kultury etruskiej, który później zmieszał się z Celtami, zanim tereny te dostały się pod kontrolę Rzymian. Po rozpadzie Imperium Rzymskiego osiedlały się tutaj plemiona germańskie. W XIX wieku miasto odkryli dla siebie pierwsi turyści oraz kuracjusze, a także uchodźcy polityczni. Pojawiły się secesyjne hotele, kliniki i sanatoria. Natomiast istniejące tu od 1805 roku kasyno przyciąga do dziś graczy hazardzistów. Dalszy rozwój miasta spotęgował tunel kolejowy Świętego Gotarda, zbudowany w latach 1871-1881, który do dziś jest stale rozbudowywany i udoskonalany. A w międzyczasie powstał dodatkowo tunel drogowy w latach 1970-1980. Po tym wstępie zapraszam Państwa na spacer po Lugano. Poznajmy wspólnie najciekawsze atrakcje miasta. Ruszmy na błogi wypoczynek do najbardziej włoskiego ze wszystkich miast Szwajcarii. Via Nassa to główna ulica handlowa w Lugano. Odchodzi ona od Piazza della Riforma i ciągnie się przez około 400 metrów, aż do kościoła Santa Maria
Degli Agnoli. Charakteryzuje się ona długą linią arkad, których pochodzenie sięga XVII wieku. W przeszłości podcienia te zapewniały schronienia handlującym tu kramarzom. Dziś kryją się w nich ekskluzywne butiki Prady, Cartiera, Rolexa czy Louis Vuittona, sklepy jubilerskie, domy towarowe i kawiarnie. Stare miasto to kręte, wąskie uliczki, wyłączone z ruchu samochodowego, przy których znajdują się piękne kamienice, renesansowe i barokowe kościoły oraz czarujące placyki z arkadami. Sercem Centro Storico jest położony tuż przy przystani plac Piazza della Riforma. Otaczają go wysokie, pastelowe budynki, w których podcieniach ulokowały się liczne kawiarnie i restauracje. Miejsce to przez całą dobę tętni życiem. Jest to idealne miejsce na poranną kawę, popołudniowe lody, jak i wieczorną kolację przy świecach. Po południowej stronie placu Piazza della Riforma
możemy dostrzec piękną fasadę neoklasycznego ratusza, a na pobliskim Piazza Ex Scuole we wtorkowe i piątkowe poranki odbywa się targ, na którym można kupić regionalne przysmaki. Lugano ma też swoją piękną promenadę. Ciągnie się ona kilometrami wzdłuż brzegu jeziora Lugano, co jakiś czas przecinając małe zielone parki, przystanie, z których można wyruszyć w rejs po jeziorze. Oraz niewielkie plaże Lido di Lugano czy Lido Riva Cazia. Spacer wzdłuż promenady jest niezwykłą atrakcją, ponieważ widoki z niej są niesamowite. W Lugano znajduje się również kilka pięknych ogrodów, takich jak Belvedere Gardens czy Park Civico Ciani, położony na wschodnim krańcu promenady. Jest to wyjątkowe miejsce o dużym areale, w którym jest bardzo dużo ścieżek spacerowych, dużo jest pięknych starych drzew, rabat kwiatowych, klombów, posągów i fontan. Park podzielony jest na dwie części. Pierwsza ciągnie się zaraz od wejścia od strony promenady i jest połączeniem ogrodu w stylu włoskim i angielskim. Na szczególną uwagę zasługuje tu piękna Villa Ciani. Obecnie jest to siedziba Muzeum Sztuk Pięknych. Otoczona jest zielonymi trawnikami i dywanami kwiatowymi. Druga część parku zajmuje obszar od doku do rzeki Casarate i obejmuje drzewa typowe dla regionu Ticino, czyli dęby, lipy, platany i klony. Znajduje się tam również molo, plaża i plac zabaw dla dzieci. W parku znajduje się również słynna brama do jeziora. Ten jakiś taki znudzony. On siedzi tak samo zmęczony jak ja. Zrobię ci zdjęcie przy nim.
O, tu w słoneczku cieplutko. Tam na samej górze jest taki domek. Jeden łabędź. Przed nami brama do jeziora. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.